Cześć i czołem, witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marlena Załoga. Dzisiaj znowu mam piękne słoneczko i nie zaczynamy od siewu, ponieważ żeby wysiewać trzeba jeszcze mieć czym, także widzicie, sprzęt stoi, nasza zaprawiareczka, obok mamy pojemnik, także trzeba go zaraz uzupełnić, żeby było czym zaprawiać. Także tutaj mamy też już tandem przygotowany, z tyłu mamy również już nawet przymocowany umieszczony worek, także wystarczy tylko podjechać, ale żeby to zacząć, mówię, trzeba najpierw sporządzić odpowiedni roztwór tutaj mieszaniny. W pojemniku oczywiście jest wodą. Tutaj oczywiście wykorzystam moją siostrę, bo jakby nie było, do czegoś ona musi być. Także w sumie już tak w miarę skróciłam, co będzie w dzisiejszym odcinku i zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Witam się z Wami również i ja. Marlenka dzisiaj już powiedziała, co będziemy robić, także tutaj mamy produkt, no, gwiazdę wieczoru, czy dnia. Jest to zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym i powierzchniowym. Tak, Kinto Plus, BASF, w sumie taka flagówka, bardzo popularny produkt, bardzo ogólnie popularna zaprawa nasienna. Otwieraj tą, Weronika, już w sumie już się ona już się dobierała do tego wcześniej. I tutaj nam napisali, że trzeba użyć tego produktu 150 ml na 100 kg ziarna. Czyli to wychodzi z moich obliczeń 1,5 litra na tonę. O kurde. No to teraz jeszcze pokażę, jak to będzie wyglądało w praktyce. I do tego trzeba wlać 10 litrów wody. Ty, a może jakbym tobie wlała? Nie. Ja to bym chyba tego nie przeżyła. Także mamy kubeczek, miareczkę. No, ona czysta? Może wypłukać ją jeszcze? Można wypłukać, ale ona była płukana. Że mamy to. O, także ogólnie jeszcze tak na szybko może wytłumaczymy. W sumie nie ma tutaj jakiejś skomplikowanej zasady działania, a mianowicie mamy tak naprawdę dwa osobne sprzęty. Tutaj mamy przenośnik ślimakowy. Tutaj weź Weronika, bo nie mam ręki. Jest mi niezręcznie. Tu mam takie okienko, którym możemy w trakcie zaprawiania podglądać, co się tutaj dzieje, czy nawet czy ziarna pszenicy są dobrze zaprawione. Także tędy wysypuje się pszenica, tutaj nam się miesza i w tym miejscu jest podawany tutaj roztwór. Tutaj będziemy właśnie to wlewać. No co, Wera? Nic, już. No, także tym wężykiem jest to podawane. Stężenie oczywiście możemy sobie ustawiać w zależności od tego, jak chcemy, żeby to zboże było. Taka szminka by była. Szminka? Oj kurde, nie wiem, czy to nie była taka ostatnia szminka w Twoim życiu. Może tak źle by nie było. No i na końcu wiadomo, jak się to przemiesza, to na końcu wpada nam to do worka. Także tak to wygląda i jeszcze coś miałam powiedzieć. A, i w zależności, oczywiście mówiłam to już w poprzednim odcinku, gdzie była dana zaprawiarka, że czym dłuższy jest tutaj ślimak, tym to zboże nam się wymiesza lepiej. Tak. Chodź, będziesz patrzeć, ile tam jest. Dobra, będę patrzeć. Odwróć sobie, bo to jest ciężkie. Ciężkie? O Jezu. Czekaj, to w drugą stronę. Czekaj. A ile ma być? 1,5. No to jeszcze troszkę. O, tutaj mamy 1,5. Weź odwróć, bo nie dam rady tak. O Jezu, nie da rady. Dajesz. Stój. Aj, troszkę. Trzeba to teraz. Ale patrzę, to jak się wybrudziłam. O matko. Spuść babę do roboty. I ogólnie dzisiaj jest strasznie wiecznie, naprawdę. Idź, Wera, jeszcze po rękawice. No, teraz jak się już wybrudziłam, to idź, Wera, po rękawice. Jest u nas naprawdę bardzo wiecznie. A po południu, w sumie sprawdzałam to wczoraj wieczorem, może już się coś zmieniło. Ma padać deszcz, także chcemy jak najszybciej tutaj w szczególności zaprawić zboże. Wszystko jest u góry sypane. Sypiemy odmianami, także tam jest tylko troszkę na razie nasypane. Co, Wera, już w porządku? Wiesz co?
Co? Bo ja Ciebie tak lubię, że się muszę przytulić. Wiesz co? Zaraz wylejesz. Kurde, moja bluza. Z tymi dziećmi. Także odwrócę może. Także mamy w planach jak najszybciej owinąć się ogólnie z pracą, zaprawić zboże i wyjechać w pole, bo nawet jak już będzie padało, będzie to jakaś mrzawka czy też deszczyk, no to nie będzie to w sumie przeszkadzało przy siewie, ale przy zaprawianiu już tak, to już by było uciążliwe, także na chwilę obecną priorytetem jest to, aby zaprawić zboże, a mamy nawet pomocnika. Dobra, nie mam ten dwóch, ale mam jedną lewą, może być? Oj, taka bieda na wsi, ale na szybko. Nie chce mi się szukać. Na szybko to i będzie tak. Wlazłaś mi. Proszę bardzo. Mogłaś być wody przynieść chociaż. Nie da się robić dwóch rzeczy jednocześnie. Tak? Ale polecam nalać ci w to, wtedy od razu wypłuczesz. Dziecko, pochwal się. Cicho, mama poszła. Leć z tym, pierz to. Do pralki. Pierz to, leć szybko. Ja sama do pralki teraz wejdę. A idź. A to może tylko woda, co? Ty może? To nie wygląda na różowe. Może nie, to nie idę. Fałszywy alarm. Trzeba iść po wiaderko, będzie bezpieczniej. Dobra, dobra. Junia przyniosła wody w nowym wiaderku. O, już na rozlewę. To będzie miarka według Weroniki załogi. Pół na gumie. Ej, a gdzie rękawice? Ona się wybrudziła bardzo. To idę, może znajdę ci jakieś rękawice, bo nie mogę na to patrzeć. Kurczę, nic z tego nie wyjdzie, tylko trzeba będzie zamówić jakimś kurtem. Raz dla Wery, na nowy sezon. Ale mam teraz prawą. Kombinezon do oprysku i hurtem jakieś od razu rękawice, bo naprawdę jest już licho. Pusto. Także trzeba będzie zakupić jedno i drugie. Jak macie jakieś sprawdzone produkty, to możecie nam linkować też w komentarzach. Dawajcie znać również, co porabiacie u siebie. My wszystkie komentarze zawsze staramy się czytać, przeglądać, odpowiadać. Także jeżeli macie również jakieś pytania, no to śmiało dawajcie znać. Co nie, Wera? Mhm. Wesiek, ty rozlewasz. Ja specjalnie tak robię, żeby wypłukać o miarkę. A i teraz już ładnie świetny płucze. Kolorek. Ale zobacz, jak ładnie płuczę tutaj. Nie będę musiała myć miarki teraz. No tak, tak. Pięknie. Jakby nie było, zaprawy mają to do siebie, że są strasznie, ale to strasznie barwiące. Co zresztą widać. Więc w sumie na odzieży, tak jak... Pokaż tu kurtkę. Nie, tu widać. Już nic nie ma. Ale a już się bałam, wieje. Że będzie źle ze mną. To jak z tą Werą pogodą będzie dzisiaj? Ma bo padać... nasza taka pogodynka. Ma padać od godziny 18. A, czyli pod wieczór. Przez parę godzin. Ale wieje teraz naprawdę okrutnie. Dobrze, że mamy mikrofony. To nie słychać tego, mam nadzieję, w głosie. No, ile już mamy wody? Za mało. Wciąż za mało. Rozlewania ciąg dalszy. Ogarnęłam się przed chwilą, że nie ma tu jednak miarki. Także jeden mankament. Ale mądra Weronika wie, ile nalać, więc... Mankament bez jest. Problemu. Prawda, Marlenka? No tak, tak. Żeś już tu narozlewała. Ile się da? Dobra, to już zaczyna być nudne. Wracamy do Was za chwilę już, jak będziemy bardziej gotowe do tego zaprawiania. Nie no, to chyba już koniec. Dobra, i tak za chwilę wracamy. Werka nam podjechała. Ładnie przywiązaliśmy do rury worek, żeby nie trzeba było tam wszystkiego trzymać na wysokości. O, i przyszedł magister inżynier. Uwalił się. Jak dziecko już mi krzyczy, zarało. Wolałyśmy go zawołać, żeby później, wiecie, lepiej to niech starzy sobie przypilnują
żeby nie mieli na kogo zwalać, że coś jest źle. Także my namieszałyśmy, żeby później nam nie marudził, że za słabo, że za mocno, a to wydajność słaba, a później, że jeszcze, nie daj Boże, że właśnie zaprawa słaba, a zaprawa akurat jest spoko. O, podejście numer 2, łapki umyte. Teraz powinno pójść. I zapadka, tak jak mówiłam. Wężykiem leci zaprawa. O, i tutaj mamy wodę. O, i o tym właśnie mówiłam. No, gdybym ja to rozsypała, to by zaraz było ze mną źle. Tutaj trzeba trochę więcej. Więc tak naprawdę bezobsługowo, jeżeli wszystko się tutaj ustawi. O. I magister inżynier sobie pilnuje. O właśnie. Pilnuje. Ciągnik jeszcze z agregatem, bo wczoraj było wyrabiane. O właśnie. No i tak to się właśnie zaprawia. Tato mówi, że będzie. Czekaj, nikt nam jeszcze opuści. Znaczy, czekajcie. Wam pokażemy. Proszę bardzo. Nie wyostrzyło się. Tak wygląda zaprawione zboże. Jeszcze w sumie mokre, także jeżeli wyschnie, a wyschnie, to kolor będzie troszkę mniej intensywny. Wera odstawia nam worek i zaraz zawieszamy kolejny. Tato sam ciekawy poszedł zobaczyć. Ale to w sumie nie dziwię mu się. Czapeczka, firmóweczka. Nie ma to tamto. No, także tak wygląda moje dzisiejsze obowiązki przy zaprawianiu. Uruchamianie sprzętu i pilnowanie, aby zboże się nie przysypało. Także podjechał już kolejny worek. To później trzeba będzie coś z tym zrobić, ale na chwilę obecną łapiemy do worku. Jak jest? Dobrze? Dobrze? A, dobrze. No to dobrze. Proszę bardzo, oni tam ciężko pracują. My z Nikusiem nie musimy nic robić, tylko aby podnieść. Taka robota, to mi się podoba. O, Marlenka teraz poszła do Szerika. Nikuś gdzieś poszedł. Jest teraz zazdrosny. No. Tak robota idzie. U nas. Co nie? Nikuś? Jak byłyśmy małe, to po bajkach zawsze leciał chyba na Polsacie taki program. Coś takiego jak Nasz Nowy Dom. I pamiętam, że tam zawsze było panie kierowco odjazd, także teraz nie mogę powiedzieć to do Wery. Panie kierowco odjazd. O, tutaj mamy jeszcze. O, to właśnie świeży worek, jak widać, po aspekcie. Świeżutki. Także Wera podjeżdża nam już po kolejny worek. No. Ten czas tak szybko leci. Tato właśnie ma kolejny worek w łapce. Ten worek już chyba trochę przeżył. A, i tutaj można sobie regulować wysokość jeszcze, o tym chyba nie mówiłam. Co tam? A, no to rozciągnę. Strasznie wieje, zobaczcie tylko, co się dzieje z workiem. Podpycha go pod jedną stronę i trzeba będzie to regulować. A to trzeba będzie jakąś szuflą zgarnąć w wiaderka. No więc ogólnie, jak już się opatentuje ten pierwszy worek,
a tutaj coś jest, to już idzie szybko. Tylko trzeba, mówię, wymierzyć, no i wtedy już naprawdę idzie to sprawnie. O, i tutaj w laskotek, na płotek i mruga. Tylko nic mnie nie mruga. Zaraz będzie mi krzyczał. Włączaj! A, powiedział dawaj. A więc włączamy. O, i tutaj. Delikatnie. Bo jest trochę zasypane. O, i leci. Kurczę, jedną ręką ciężko. Dobra, dam sobie spokój. Czy mi się tylko wydaje, że starsi ludzie, czy po prostu nasi rodzice w tym wieku zaczynają się robić straszliwie marudni? Że tylko ja mam takie wrażenie. Ja nie wiem, ale wiem jedno, tamten jest do mycia. Jakieś resztki jeszcze rzepaku i tak dalej mamy. Także trzeba będzie go troszkę umyć. A wy dawajcie znać w ogóle, jak tam u was sytuacja ze zbożem, czy sprzedawaliście, o proszę bardzo, tutaj pozostawało. Czy posprzedawaliście, czy planujecie magazynować? Bo my na przykład zboża nie sprzedawaliśmy, wszystko w silosach, w garażach. Tyle, że zdecydowaliśmy się posprzedawać rzepak i w sumie tak, no już niedużo zostało. A tutaj to w sumie mądry Polak po szkodzie, można było jakąś plandekę rozwinąć. I by się było bez takiej kraksy. Witamy serdecznie. Nikodem, przywitaj się ładnie. Nie, no ty już byłeś na filmie dzisiaj, tak? Dobra, mamy tyle zaprawione, tam jest oddzielnie, bo to inna. No i tutaj, to jest w sumie nieduże, bo to początek. Także kilka ton. No, także mamy godzinę. W sumie możesz pokazać. Ta-dam! Mamy godzinę 07. Nie, no którą? 12:14. Idziemy. O, jaka tapeta! To można iść w końcu na śniadanie, co nie, Nikodę? Nikodem właśnie najbardziej z nas się nie może doczekać, także idziemy. Widzimy. A Nikodem pierwszy. Widzimy chyba. Się po śniadanku. Dokładnie tak. A i tak w ogóle to jeszcze zdążyłyśmy posprzątać. Wzięłyśmy worek Weronika. Bardzo profesjonalny obciążnik do ciążenia. Nakryłyśmy od razu zasyp przy zaprawiarce, bo różnie może być, pogoda może oszukać. Także, o, proszę bardzo, posprzątane. Można iść. Można iść. Fędzior już jest zaczepiony do siewnika i co, Wera? No jak to, co, jedziemy siać? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, nie będziemy już przedłużać. No chyba i tak będzie długi odcinek. No, zobaczymy, jak wyjdzie nam w montażu. Także no. Co? Także... Subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy, że byliście razem z nami, że oglądaliście odcinek. Że wam się podobał ten odcinek. A skąd wiesz? Ja wiesz, przypowiadam przyszłość. Dobra, dobra. To jeszcze raz, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie komentujcie, dzwoneczek. Lajkujcie, do zobaczenia, do następnego, pa, pa! Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, a my się z wami już żegnamy, pa, pa!